Proroctwo Enocha. Juda zacytował proroctwo Enocha, ale Juda nie zacytował księgi Enocha. I tutaj taka dyskusja rozgorzała z panem Newmanem, który odnosi się do pewnego powszechnego zarzutu. Juda zacytował proroctwo Enocha i ma tę wymówkę, że jest to powszechnie stwierdzone, odkąd biskup Lawrence opublikował jego książkę, a Orygenes przyjął to za pewnik. Jednak błagam o pozwolenie na stwierdzenie, że nie ma najmniejszego dowodu na to, że Juda to zrobił. Ojcowie są historycznie bardzo użyteczni, jak wszyscy współcześni autorzy. Ich osąd, a zwłaszcza Orygenesa, nie jest nic wart. Musimy odróżnić zapis historyczny od osądów. Jaki mamy dowód na to, że Juda zacytował księgę Henocha? Po prostu żadnego. Jest oczywiste, że istniała tradycyjna relacja, że takie proroctwo gdzieś tam sobie istniało. Ta księga Enocha tą tęsknotę zapisuje. Z kolei Juda uwierzytelnia proroctwo, jeśli chodzi o jego autorytet. Nie ma jednak najmniejszego dowodu na to, że Juda zaczerpnął je z księgi Henocha. Wszyscy wiedzą, że Enoch był faworyzowany przez Boga. Przypisywane mu proroctwo jest świadectwem doktryny ustanowionej przez wiele fragmentów. Jego pisemne zachowanie w czasach chrześcijańskich było bardzo na czasie, ponieważ wtedy przyjście Chrystusa w chwale było bezpośrednią i właściwą nadzieją Kościoła. Chociaż przez cały czas było to najbardziej uroczyste prorocze ostrzeżenie, było ono mniej odpowiednie do zachowania jako część Bożego zapisu, gdy Bóg nadal sprawował swój rząd pod prawem. Wszystko jest na swoim miejscu. Jest to prosty fakt istnienia tego fragmentu zarówno u Judy, jak i Enocha, który jest używany jako dowód, że jest on cytowany, co nie jest żadnym dowodem, ponieważ jest oczywiste, że każdy z nich mógł go przyjąć, jeśli był obecny w tradycji. A kopiowanie jest znacznie mniej prawdopodobne niż to drugie przypuszczenie, ponieważ fragment nie jest taki sam w obydwu. Arcybiskup Lawrence podaje go w ten sposób. Oto przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać na nich sąd i zniszczyć niegodziwych i zganić wszystkich cielesnych za wszystko, co grzeszni i bezbożni uczynili i popełnili przeciwko niemu. Tak jest z kolei w Judy i Enoch, 7 od Adama, prorokował o nich, mówiąc: oto Pan przychodzi z 10 000 swoich świętych, aby wykonać sąd nad wszystkimi i przekonać wszystkich bezbożnych spośród nich o wszystkich ich bezbożnych uczynkach, które bezbożnie popełnili, i o wszystkich ich twardych mowach, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli przeciwko niemu, jak mówi list Judy, 1 rozdział, 14 werset. Nie ma powodu, nie widzę powodu, by wątpić, że te fragmenty odnoszą się do tego samego proroctwa. Ale nie ma powodu, nie widzę najmniejszego znaku, że jeden został skopiowany z drugiego. Różnią się one bardzo wyraźnie jeden od drugiego. W księdze Henocha nie ma nic o tym, co mówili bezbożni grzesznicy. Nie ma wyrażenia takiego jak zniszczyć niegodziwców w Judy. Również frazeologia w księdze Judy jest zupełnie inna i bardzo osobliwa. Na podstawie języka i pominięć można powiedzieć z pewnością, że nie był to cytat. Co więcej, doktryna również jest bardzo różna. W księdze Henocha Bóg przychodzi, aby wykonać sąd na swoich świętych. W księdze Judy nie ma takiej doktryny. Księga Henocha rozróżnia szczególnie wykonanie sądu na nich, na świętych, i zniszczenie niegodziwców. Nie ma takiej idei w księdze Judy. Nie jest to również zwykła kwestia etiopska, której z pewnością nie dałoby się rozwiązać. Jest to pozytywna doktryna księgi Henocha, podczas gdy sąd, jak
warto zauważyć, i było to już powiedziane przedtem, przyjdzie na wszystkich, nawet na wszystkich sprawiedliwych według księgi Henocha. Jest to fałszywe nauczanie. Tak więc jego wykonanie sądu na nich, na zbawionych, jest konkretną doktryną tego fragmentu. Z pewnością nie jest to zgodne z tym, co uczył apostoł Juda, ponieważ Juda mówi, że Henoch prorokował o odrzuconych. Mówiąc o wykonaniu sądu na wszystkich, nie ma takiej myśli, jak wykonanie sądu na zbawionych, na świętych i zniszczenie niegodziwców. Juda mówi dalej o skazaniu bezbożnych za ich czyny i słowa przeciwko Bogu, przeciwko Niemu. Tak więc zasadnicze znaczenie tych fragmentów jest zupełnie inne, ponieważ jeden zawiera to, czego drugi nie zawiera, a język jest również dość zróżnicowany. I tutaj każdy uczciwy człowiek musi dojść do wniosku z niewątpliwą pewnością, że jeden nie został zacytowany z drugiego, chyba że autor Księgi Henocha użył Judy na swój własny sposób, przekręcając go. I wiemy, że list Judy jest boski, boskiego pochodzenia, pochodzi od Boga, zgodny z całym świadectwem Słowa Bożego, a całkowicie jest niezgodny z apokryficznym dziełem Księgi Henocha. I jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze porównanie z łacińskim tłumaczem de Sassy, jest ono dokładnie takie samo jak doktora Lawrence. I myślę, że tutaj też on wyraźnie podkreśla, przypuszcza on, że autor Księgi Henocha mógł zapożyczać od Judy. Ale dalej idąc, jaki mamy dowód na to, że Księga Henocha została napisana przed listem Judy? W ogóle nie mamy. Bardzo w to wątpię. Doktor Lawrence przyjmuje za swój stały punkt wyjścia, że cytat Judy dowodzi, że został napisany przed jego listem. Ale to jest bardzo trudne i wywołuje więcej pytań niż odpowiedzi. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, że już wykazałem, że jest to co najmniej założenie bez żadnego dowodu, co można przedstawić na drodze dowodów dowodzących, jak sądzę, wprost przeciwnie, odwrotnie. Rzeczywiście, dowód na to, że pisarz był przed Judą, jest dla mnie bardzo wątpliwy. Istnieją fragmenty, które wydają się być cytowane z Nowego Testamentu w księdze Henocha. Nie powinienem podkreślać na niektóre z nich, ponieważ mogły być przysłowiowe i tak używane przez samego Pana wśród Żydów, ale istnieją takie. I byłoby lepiej, jeden z takich cytatów, byłoby lepiej dla nich, gdyby się nigdy nie narodzili. No przecież to jest ewidentnie to, co dopiero ewangeliści używali w swoich pismach. Albo kolejny cytat. W tym czasie ujrzałem Przedwiecznego, gdy siedział na tronie swej chwały, gdy księga żywych była otwarta przed jego obliczem, a wszystkie moce niebios stały wokół niego i przed nim. Albo kolejny cytat. A on, Syn Człowieczy, będzie światłością narodów. To przecież jest jak gdyby pożyczone z Izajasza. A dalej. Lecz w dniu ich ucisku świat zazna spokoju. Albo w tych dniach ziemia wyda ze swego łona, a piekło wyda ze swego to, co przyjęło. Oraz słowo Jego uzniszczy wszystkich grzeszników i wszystkich bezbożnych, którzy zginą przed Jego obliczem. Przyjdzie na nich ucisk, jak na brzemienną niewiastę. Albo kolejny cytat. Przed Synem Człowieczym, z którego oblicza będą wyrzuceni. Wygląda to na plagiat. Księga Henocha jest plagiatem. Wygląda to bardzo podobnie do aluzji do fragmentów Nowego i fragmentów Starego Testamentu. Tyle, że uczciwe pisma Starego i Nowego Testamentu, gdy przywołują coś od kogoś, to zawsze mówią, jak napisali prorocy. Tutaj tego typu sygnałów nie ma, więc jest to typowy plagiat bez odwołania do źródła. Ale jest jeszcze jedna okoliczność. Pisarz Księgi Henocha mówi, odnosząc się do zniszczenia świątyni w Jerozolimie: wtedy zasmuciłem się ogromnie z powodu wieży i dlatego, że dom owiec został zburzony. Nie byłem też później w stanie dostrzec, czy ponownie weszli do tego domu.
I następuje to po fragmencie z rozdziału 88, werset 92 Księgi Henocha, w którym jest powiedziane: widziałem też, że opuścił dom ojców ich i wieżę ich, wydając ich wszystkich w moc wszelkiej bestii, co odnosi się do niewoli babilońskiej, po tym jak ogłosił powołanie 70 odpowiedzialnych pasterzy, co sam dr Lawrence stosuje do władców Nabukadnezara, do Heroda Wielkiego. Tak więc zniszczenie, o którym tu mowa, nastąpiło pod lub po 70 pasterzach, podczas gdy ich odpowiedzialne rządy rozpoczęły się od Nabukadnezara, od Nabuchodonozora, także było to najwyraźniej kolejne obalenie domu owiec. W każdym razie, skoro podaje historię Żydów aż do Heroda, musiał wiedzieć, że znów mają swój dom. Rzeczywiście najwyraźniej mówi o Zerubabelu, Jozuem i Nehemiaszu lub Ezdraszu oraz o odbudowie świątyni. Prowadziłoby to do przypuszczenia, że pisał po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian w 70 roku, a zatem nie był w stanie powiedzieć, że świątynia zostanie przywrócona. W rozdziale 104 powraca myśl w księdze Henocha, że rozważa on i rozważa postępowanie odpowiedzialności pasterzy, o których mówił już od początku. Z kolei rozdział 103 zamknął bezpośrednią historię, co znacznie potwierdzałoby, że było to rzymskie zniszczenie świątyni. Także jeden fragment Księgi Henocha wygląda tak, jakby uważał chrześcijan za przewrotną rasę, co już jest bardzo blisko myśli bardzo podobnej do mahometanizmu. I to już jest wtedy VII wiek. I ten fragment wygląda tak, jakby autor Księgi Henocha uważał chrześcijan za przewrotną rasę, ale że zostanie zachowana resztka, której zostanie dana moc i chwała, w każdym razie mówi, że Żydzi byli przewrotni w tym okresie i te jego słowa potem w siódmym tygodniu, zbiegającym się z tym, w którym pojawiło się chrześcijaństwo, powstanie przewrotne pokolenie, obfite będą jego czyny i przewrotne wszystkie jego uczynki. Podczas jego zakończenia sprawiedliwi wybrani z latorośli wiecznej sprawiedliwości, czyli resztka Żydów, zostaną nagrodzeni i otrzymają siedmiokrotne pouczenie dotyczące każdej części jego stworzenia. Następnie wykonają sąd na ciemiężycielach, grzesznicy zostaną wydani w ręce sprawiedliwych, a dom wielkiego króla zostanie zbudowany na wieki. Oznacza to, że po tym tygodniu przewrotnych ludzi obiecuje pełne ustanowienie żydowskich przywilejów w żydowski sposób. Wiele autor Księgi Henocha mówi o Synu Człowieczym, wybranym, ukrytym, objawiającym mądrość Pana Duchów, ale judaizm jest ustanowiony mocą w tej księdze. Jedyną wzmianką o chrześcijańskim tygodniu są przewrotni ludzie, którzy wiele robią. I wydaje mi się tutaj to raczej dziełem żydowskiego pisarza, który po nadejściu chrześcijaństwa starał się podbudować nadzieję Żydów w ich własnych oczekiwaniach, gdy wtedy padli ofiarą lwów i wszystkich bestii. Dom został zniszczony, być może rozpowszechniło się chrześcijaństwo. Użył imienia Enoch jako tego, o którym tradycja zachowała pewne wspomnienia. Wydaje się, że kabaliści posiadali tę księgę z aluzji księdze Zohar, zacytowanej przez Lawrensa. Księga Zohar jest to typowa księga kabalistów. I najwyraźniej istnieje trudność w 12 pasterzach, którą dr Lawrence stosuje do książąt Asmonei i Heroda. Ale on wprowadza Matiasa, którego powinienem ocenić jako wątpliwego, i Aleksandrę, kobietę. Jeśli odejmiemy tych dwoje, to będziesz miał dwóch pasterzy po Herodzie. Gdyby tak było, byłoby to jedynie zamknięcie relacji o rodzimych książętach z Herodem, po którym stan Izraela, Palestyny był tak niepewny, albo tetrarchia, albo prowincja, albo przez jakiś czas ponownie
prawie zjednoczony pod rządami Heroda Agrypy. I ten skomplikowany stan był taki, że porzucił historię tego jako odrębnej idei. Pogląd, który przedstawiłem, potwierdza rozdział 89 Księgi Henocha. Po 12 pasterzach daje miecz w ręce owiec, czyli Żydów, aby zabijały zwierzęta polne. I Pan Bóg w tej księdze sądzi. Oznacza to, że pod koniec tego okresu przekazuje władzę w ręce Żydów. Nie muszę dalej rozwijać tego tematu, wystarczy wykazać, że nie ma żadnego prawdopodobieństwa, że Juda zacytował z tej fałszywej księgi. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że tego nie zrobił, nie zacytował z tej fałszywej księgi Henocha. I mogę powiedzieć z całą pewnością, że istnieje wielka podstawa, aby przypuszczać, że księga Henocha została napisana po zniszczeniu Jerozolimy przez Rzymian. Ale jeśli Juda jej nie zacytował, nie ma większego znaczenia, kiedy została napisana ta zwykła, fałszywa księga pełna nonsensów. Jest ona użyteczna historycznie w bardzo słabym zakresie, ponieważ pokazuje co prawda opinię Żydów w tamtych czasach, ale jeśli chodzi o fakty historyczne, jest to kompletny odjazd, kompletny bełkot. Mogę zauważyć, że jest to najbardziej wyraźne w jego twierdzeniu, że istniały otwory, przez które otchłań wód mogła wyrwać się z dołu dla potopu i rozpadliny, przez które mogła się cofnąć, tak jak poganie pokazali w Delos i innych miejscach dla odwrotu ich wersji o potopie. Czyli nie ma to nic wspólnego z natchnieniem Bożym, a jest oparte na pogańskich zabobonach. Jak wiemy, zburzenie Jerozolimy było w roku 70 naszej ery i nie można udawać, że ta księga Henocha została napisana wcześniej, bo została napisana dużo później, po 70 roku, ponieważ daty dowodzą, że ten autor księgi Henocha mówi, że nie widział, czy weszli do zniszczonego domu. Później są tylko proroctwa o żydowskim wyzwoleniu i wielkości, ale to są bardziej ku pokrzepieniu serc różnego rodzaju takie gadki, szmatki. I także ciekawe jest to, że księga Henocha mówi o nowoczesnym rozwiązaniu przyczyny potopu, którego nie uważam za konieczne tutaj omawiać, kiedy Noe zobaczył, że ziemia jest pochylona i że zbliża się jej zniszczenie. Oczywiście w księdze Henocha ten zapis jest w prawdziwym przebiegu. Nie było czegoś takiego, że Noe zobaczył, że ziemia jest pochylona, bo ziemia według Biblii jest kulą zawieszoną na niczym i Noe nie patrzył na jakieś pochylenie ziemi. Natomiast w księdze Henocha oczywiście ziemia jest przedstawiana jako płaska. I ten zarzut, że Juda cytuje z księgi Henocha, uważam za całkowicie bezpodstawny. Z pewnością jest on całkowicie nieudowodniony. Starożytni jedynie przypuszczali, że tak było, ale nie podają żadnych dowodów na ten fakt. I jeśli teraz weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że są różnego rodzaju zwodziciele, którzy mówią, że nie wydaje się, aby jakiekolwiek szczególne boskie objawienie nauczyło pisarzy Nowego Testamentu, że Stary Testament jest doskonałą prawdą, to jest i nie potrzebowali takiego objawienia, wiedzieli, że prorocy przekazali je od Boga, jak mówi Piotr, i nie przemawiali z woli człowieka. Ja bym chciał tutaj wyraźnie podkreślić, że jednak tak było, że Bóg natchnął autorów Nowego Testamentu, ponieważ Pan Jezus Chrystus potwierdzał ich wiarę w Stary Testament raz po raz w najbardziej wyraźny sposób. Podsumowując, jeśli mówimy o księdze Henocha, proroctwo Henocha, Juda zacytował proroctwo Henocha, ale Juda nie zacytował księgi Henocha, bo księga Henocha to kłamstwo od początku do końca, fałszywka. Nie należy ufać ani tej księdze, ani nikomu, kto na poważnie jakiekolwiek rzeczy z tej księgi przyjmuje w jego nauczaniu.